10 najmniejszych państw na świecie. Na początek podam orientacyjną informację. Warszawa ma powierzchnię 517 km2. Dziesięć Malediwy, archipelag oraz państwo wyspiarskie o tej samej nazwie, położone na Oceanie Indyjskim, około 500 km na południowy zachód od południowego krańca Indii. W 1965 roku Malediwy uzyskały niepodległość jako sultanat. Po trzech latach przeprowadzono referendum i w listopadzie w 1968 roku proklamowano Republikę. Maledi są krajem muzułmańskim, powierzchnia państwa wynosi 300 km kwadratowych. 9. Federacja Saint Kitts i Nevis. W latach 1871-1958 wyspy stanowiły część brytyjskich wysp podwietrznych. W 1958 roku zostały włączone do Federacji Indii Zachodnich. W 1962 roku po rozpadzie federacji kontynuowała kolonialny charakter. W 1992 roku doszło do wystąpień niepodległościowych. Powierzchnia państwa wynosi 269 km2. 8. Wyspy Marszala, Państwo Wyspiarskie na Oceanie Spokojnym, Prezydent Wysp Marszala jest jednocześnie głową państwa i szefem rządu. Jest on wybierany spośród członków marszalnego parlamentu przez członków tegoż parlamentu. Po wyborze na stanowisko wyznacza swój gabinet. Powierzchnia państwa rządzonego przez tak nietypową władzę ma 181 km kwadratowych. 7. Liechtenstein Małe górskie państwo w Europie Zachodniej leżące pomiędzy Austrią i Szwajcarią. Główną rzeką jest Aran, a stolicą Wadus. Liechtenstein jest krajem Podwójnie śródlądowym, należy do europejskiego obszaru gospodarczego oraz strefy Schengen. Powierzchnia państwa wynosi 160 km2. 6. San Marino państwo śródlądowe w Europie Południowej, stanowiące enklawę w obszarze Włoch. Stolica kraju to San Marino. San Marino utrzymuje dyplomatyczne i konsularne stosunki z wieloma państwami europejskimi i amerykańskimi. Bije własne monety, wydaje swoje znaczki pocztowe i przyznaje odznaczenia. Powierzchnia państwa to zaledwie 61 km2, to mniej niż Radom. 5. Makao, jeden z dwóch specjalnych regionów administracyjnych Chińskiej Republiki Ludowej, zgodnie z polityką jeden kraj, dwa systemy, rząd Chin odpowiada za obronę terytorialną Makao i sprawy zagraniczne. Na terytorium tego państwa od 1999 roku stacjonuje garnizon chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Makao posiada natomiast odrębny system prawny, administracyjny, gospodarczy i monetarny, prowadzi osobną politykę celną i imigracyjną, utrzymuje własną policję oraz samodzielnie wyznacza delegatów na międzynarodowe wydarzenia i do organizacji międzynarodowych. Powierzchnia państwa wynosi 29 km2. Cztery Tuwalu, państwo położone na Oceanie Spokojnym w zachodniej Polinezji. Głową państwa formalnie jest monarcha brytyjski, obecnie królowa Elżbieta II. Jej przedstawicielem na wyspach jest gubernator generalny. Stolicą jest Wajaku na wyspie Fongafale, w atolu Funafuti. Powierzchnia państwa to 26 km2. 3 Nauru, wyspiarskie państwo położone w zachodniej części Oceanu Spokojnego w Mikronezji, w odległości około 42 km na południe od Równika, jest obecnie najmniejszą republiką na świecie, zarówno pod względem wielkości, jak i liczby ludności. Po zakończeniu wojny Nauru zostało przekształcone w terytorium powiernicze ONZ i jako jedyne było administrowane przez trzy państwa Australię, Nową Zelandię oraz Wielką Brytanię. Państwo ogłosiło swoją niepodległość 31 stycznia 1968 roku. Powierzchnia państwa to 21 km2. Dwa Monako, niewielkie miasto-państwo położone w Europie Południowej nad Morzem Śródziemnym w obrębie Riwiery Francuskiej. Od 1865 roku jest w unii celnej z Francją, a od 1918 roku Francja uzyskała prawo do stacjonowania wojsk na terenie Monako i zatwierdzania zawieranych przez to państwo umów międzynarodowych. Powierzchnia państwa wynosi 2 km2. To mniej niż Grujec. Jeden Watykan, miasto państwo w Europie południowej na półwyspie Apenińskim, enklawa na terytorium Włoch w Rzymie, najmniejsze państwo świata pod względem powierzchni i najmniejsze niepodległe państwo pod względem liczby ludności. Watykan to siedziba najwyższych władz Kościoła katolickiego, gdzie rezyduje papież. Obywatele Watykanu to głównie dostojnicy kościelni, księża, zakonnice oraz gwardia szwajcarska z rodzinami. Oprócz tego do pracy przychodzi około 3000 osób mieszkających poza Murami Watykanu. Państwo ma zaledwie 440 m2. Bonus, Silent, Micronacja znajduje się na dawnej platformie przeciwlotniczej, z czasów II wojny światowej. Która położona jest na Morzu Północnym około 11 km od wybrzeża Harwich we wschodniej Anglii. Sealand powstał w 1967 roku, kiedy opuszczona platforma została zajęta przez Roya Batesa, który ogłosił się księciem. Jego współpracownicy, przyjaciele i rodzina twierdzą, że jest to niezależne, niepodległe od korony brytyjskiej państwo. Sealand nie jest jednak uznane za suwerenne państwo ani nawet za podległe państwo. Sealand jest za to członkiem partnerskim Federacji Piłkarskiej utworzonej dla zespołów, które nie są członkami FIFA. Państwo ma wymiary 40 metrów na 140 metrów. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!